Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby. Siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Max u lekarza. Wiesz co, Max? Luisa przyniesie dziś swój zestaw małego doktora. Będziemy się bawić w lekarza. Pisaki! To świetny pomysł, Max. Użyję pisaków, żeby zrobić tabliczkę na drzwi gabinetu. O, dobry kolor, przyda mi się. Gotowe. Ojej, to na pewno Luisa. Cześć, Ruby. Cześć, Luizo. Zrobiłam tabliczkę na drzwi naszego gabinetu. Jest śliczna. A która z nas będzie lekarzem? No wiesz, ponieważ to twoje zabawki, myślę, że to ty powinnaś być lekarzem. Dobrze? A ty możesz założyć to, siostro Ruby. O, pokaż, co tam jeszcze jest. To drewniana szpatułka. Używamy jej do badania gardła. Otwórz buzię i powiedz a. Wiem, co to jest. Dzięki temu słyszy się bicie serca. A to służy do badania uszu. O, to też znam. Młoteczkiem bada się łokcie i kolana. A w tej książce znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze medyczne pytania. Brakuje nam tylko pacjenta. Chcesz się z nami pobawić, Max? Pisaki! Mam ciekawszą propozycję, braciszku. Może wybierzesz się do siostry Ruby i doktor Luizy? Przyszedł pacjent, pani doktor. Proszę się nie martwić. Bardzo szybko wyleczymy wszystkie pańskie dolegliwości. Zbadamy oczy, uszy oraz gardło. Oczy wyglądają dobrze. Otwórz buzię i powiedz a. Pisaki. Dziękuję, Max. Przydadzą mi się, żeby wpisać wszystkie ważne informacje do twojej karty. Tak, Ruby. Uszy są zdrowe. Jeszcze tylko kilka prostych badań i wkrótce pana wypuścimy, dobrze? Teraz pana osłucham. Nie słyszę serca. Nic dziwnego, że go nie słyszysz. To przez te pisaki w kieszonce. Pisaki! Pobawisz się pisakami po wizycie u lekarza, Max. Słyszę bicie serca. Ja też słyszę. Miarowe tętno świadczy o tym, że serce jest zdrowe. Co jeszcze zbadamy, doktor Luizo? O, chwileczkę, Max. To znaczy, proszę pana. Musimy jeszcze sprawdzić pańskie... odruchy. Nie będzie bolało. To znaczy, że kolano jest zdrowe. O.
co pani na to, doktor Louise? Nie śmiał się, kiedy badałam tę rękę. Może Max ma złamaną kość śmiechu? Zgadzam się z tą diagnozą. Dokąd idziesz, Max? Pisaki. Najpierw wyleczymy twoją złamaną kość śmiechu. Gratuluję, doktor Louise. Nie poradziłabym sobie bez twojej pomocy, siostro. Och, prawie zapomniałam. Zmierzymy mu temperaturę. Obawiam się, że ma gorączkę. Bardzo mi przykro, ale musi się pan położyć. Co jeszcze mu pani zaleci? Sprawdzę. Powinien zostać w łóżku co najmniej 2 dni. Pacjent nie słucha zaleceń lekarza. Przepraszam pana, ale doktor Louise i ja uważamy, że musi pan zacząć o siebie dbać. Max, dostałeś wysypki. Powietrzna ospa, doktor Louise? Oby nie. To jest bardzo zaraźliwe. Ja nie mam żadnych krost, prawda, Louise? Oby nie. To jest bardzo zaraźliwe. Nic nie widzę, ale czuję, że coś mnie swędzi. Ojej. Jak myślisz, co to jest? Pisaki. Max. Nagroda Maxa. Nie mogę się już doczekać, Max. Louise obiecała, że pokaże mi coś pięknego. Nie chciała mi powiedzieć, co to takiego, to niespodzianka. Zjadłam resztkę płatków, Max. Otworzymy nowe pudełko, braciszku. Wiesz co? W środku jest nagroda. Nagroda! To na pewno Louise. Już idę. Cześć, Louise. Cześć, Ruby. Co to za niespodzianka? Spójrz. Bransoletka z wisiorkami. Każdy wisiorek przypomina o czymś wyjątkowym. Widzisz? To medal mojego dziadka. A to pamiątka wizyty w planetarium. A to co? Połowa serca przyjaźni. Tylko połowa? Ja mam jedną połowę, a moja przyjaciółka dostaje drugą. Louise jest taka piękna. Widzisz? Kiedy spojrzymy na ten wisiorek, pomyślimy o sobie. Ha, śliczny, dziękuję ci. Ja też chcę mieć taką bransoletkę. Spójrz, co dostałam od Louise. Założę to na bransoletkę, a potem dodam inne wisiorki. Nagroda! Dobrze, Max, otworzę ci to pudełko. Proszę. Pójdę poszukać wisiorków. Nagroda. Nie, Max, trzeba zjeść płatki, żeby dostać nagrodę.
Do wstążki od baletek możesz przymocować wszystkie swoje ulubione wisiorki, Ruby. Najpierw muszę ich poszukać. Już wiem! W pudełku na biżuterię. Masz w nim tyle ładnych rzeczy. Dziękuję, Luizo, ale na mojej bransoletce zawieszę tylko te najbardziej wyjątkowe. Na przykład kolczyk od babci. Jest zrobiony z prawdziwego złota. Ach! Co jeszcze powinnam dodać? Może jakiś prezent od drużyny skautek? Od skautek! To świetny pomysł! Zajrzę do mojego albumu. Nagroda? Gdzieś tutaj musi być. Aha! Pierwsza sprawność, jaką zdobyłam. To będzie piękny wisiorek. Pomogę ci go przyczepić. Zawieszę go dobrze? Masz jeszcze jakieś pamiątki? Już wiem. Moje lalki. Chodźmy, są na dworze. Wróżka ma coś wyjątkowego, co chciałabym zawiesić na bransoletce. Co takiego? To... Ty musisz zjeść płatki, Max, nie moje lalki. Poza tym, mała wróżka nie ma czasu na śniadanie. Musi mi pomóc ozdobić bransoletkę. Widzę nic, z czego można by zrobić wisiorek na bransoletkę. Bo mała wróżka ma to coś w kieszeni. Mój pierwszy mleczny ząbek. Pilnowała go przez wiele lat. Zaraz, co jeszcze mogłabym powiesić na bransoletce? Wiąże się z ogrodem. Uwielbiam mój śliczny ogródek. Nagroda! Musisz opróżnić całe pudełko, bo nagroda jest na samym dnie, Max. Co powiesić na bransoletce, żeby przypominało mi o moich kwiatkach? Żywe kwiaty się do tego nie nadają, Ruby, bo szybko uschną. Masz rację, Luizo. Co tu jeszcze jest? Ha, już wiem! Chodźmy! Klucz do ogrodowej szopy. Będzie mi przypominać o moim ogródku. Zawsze będziesz miała go przy sobie. Bransoletka jest już prawie gotowa. Zostało miejsce na jeden wisiorek. Co jeszcze? Max! Dlaczego karmisz płatkami swoje mrówki? Nagroda! Ty miałeś zjeść płatki! Max! Pudełko jest zupełnie puste! Nagroda! Co chcesz z nią zrobić? Nagroda! Luizo, mam prezent od najlepszej przyjaciółki i od mojej babci i pierwszą sprawność i pierwszy ząbek od małej wróżki, coś z mojego ogródka i prezent od mojego... Maxa! Dziękuję, Max. Max, kosmonauta. Thank you.
Cześć, Max. Wiesz co? Nasza drużyna wybrała Walerię, Louise i mnie do przygotowania czegoś na paradę skautek. Pamiętasz, jak byłeś na paradzie? Tak, była tam wielka łódź, ale my nie chcemy budować łodzi, musimy wymyślić coś innego. Pokaż mu, co już było. Masz rację, Valerio, to nasz zeszłoroczny pomysł. Zaprezentowałyśmy model kuli ziemskiej. Drużynowa mówiła, że to było bardzo oryginalne. Ale teraz musimy wymyślić coś jeszcze bardziej oryginalnego niż w zeszłym roku. To musi być wyjątkowe i niesamowite. Kosmonauta! Nie mogę się teraz z tobą bawić. Louisa, Valeria i ja musimy przygotować się do parady skautek. Więc macie jakieś pomysły? Co powiecie na zamek, w którym straszy? Mogą w nim być tańczące szkielety i czarownice na miotłach, duchy, wampiry, wilkołaki i wszyscy robiliby... To niezły pomysł, Ruby. Ale chyba trochę przerażający. No to co zrobimy? Coś mi przyszło do głowy. Może zamek pięknej księżniczki? To jest ekscytujące! To świetny pomysł, oryginalny, ale niech to będzie magiczny pałac. Oczywiście! Postanowione! W tym roku na paradzie skautek pokażemy pałac magiczny księżniczki. Nasz pałac jest już prawie gotowy. Czegoś tu brakuje. Już wiem! Zapomniałyśmy o księżniczce. Masz rację, Ruby. W naszym pałacu musi też zamieszkać dobra wróżka. Oczywiście, Valerio. Może moja mała wróżka ma koronę i magiczną różdżkę. Będzie pasować. Przynieśmy ją. Kosmonauta! Złotowłosą posadzimy w tej wieży, a mała wróżka będzie... Max! To pałac księżniczki, braciszku. Twój kosmonauta tu nie pasuje. Gotowe. No, co wy na to? Musimy udekorować zamek. Musi być srebrzysto-szary, tak jak prawdziwy. Powinnyśmy go okleić różowym papierem. Będzie błyszczał i wyglądał magicznie. Może użyjemy folii aluminiowej. Wtedy będzie i srebrny, i błyszczący. To świetny pomysł. Chodźmy po folię. Kosmonauta. Nasz zamek będzie bardzo ładny. Gdzie się podziała mała wróżka? Och, Max! Max, widziałeś gdzieś małą wróżkę? Max! Mała wróżka musi wrócić do zamku. Zaraz przyjdzie drużynowa, żeby zobaczyć, co zrobiłyśmy. Mała wróżka jest matką chrzestną księżniczki z zamku. Sprawi, że wszystkie jej marzenia się spełnią. Gotowe! Niesamowite! I
oryginalne. Zostało nam tylko jedno do zrobienia. Musimy szybko przebrać się na paradę. Wiecie co? Włożymy eleganckie suknie i będziemy damami dworu. Świetny pomysł. Kosmonauta! Kosmonauta! Zaprowadź nas do swojego dowódcy. Przychodzimy w pokoju. Zaprowadź nas do swojego dowódcy. Co się stało? Ojej! Nie ma czego tłumaczyć. Wszystko jest jasne. Jest niesamowita i oryginalna. To najciekawsza stacja kosmiczna, jaką widziałam. Kto wam podsunął taki pomysł, dziewczynki? Kosmonauta. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.